Dzień dobry kochani, z tej strony ja, Pola. I dzisiaj, tak jak można zauważyć po tytule, mamy film, w którym pokażę wam, w jaki sposób spędzam swój czas po szkole. Niestety jest to kolejny film na moim kanale, który jest dosyć krótki, aczkolwiek za jakiś czas postaram się wstawić zdecydowanie dłuższy film, także liczę na to, że będziecie go wyczekiwać. A teraz już, słuchajcie, bez zbędnej gadki chciałabym przejść do rzeczy. Ja ze szkoły wracam gdzieś mniej więcej około godziny 15, 16, czasami nawet później, czasami wcześniej. Tak naprawdę nie mam takiego w miarę równego planu. Mam naprawdę sporo lekcji, nie wiem, czy jest to wina klasy, czy jest to wina tego po prostu mojego kierunku, no aczkolwiek tak mniej więcej codziennie mam po 8 lekcji. Z tego miejsca również chciałabym wam podkreślić, że każdy mój dzień wygląda w inny sposób. Nie w każdy dzień mam tyle czasu i najczęściej jest tak, że po prostu wracam ze szkoły, ogarniam parę rzeczy, kładę się po prostu do łóżka i zbytnio nie chce mi się robić nic innego. W tym dniu chciałam wam pokazać taki mój ciekawszy dzień, ale z góry jeszcze raz wam to powiem, że nie każdy mój dzień wygląda tak samo i jest to normalne, nie każdy dzień musi być tak po prostu produktywny, jak ten, który aktualnie widzicie na ekranie. Oczywiście po powrocie ze szkoły przebieram się, jest to rzecz, którą robię chyba odkąd pamiętam, więc raczej też nikogo to nie powinno się dziwić. Następnie zawsze, ale to zawsze, kładę się po prostu na chwilę do łóżka. Zależy, tak naprawdę chyba jeszcze nigdy po prostu w tym roku nie poszłam spać od razu po powrocie ze szkoły, ale potrzebuję takiej chwili odpoczynku po prostu tylu godzinach. Nie każdy z was wie, ale ja aktualnie chodzę do pierwszej klasy technikum. Ja nie mam naprawdę nic zadawane do szkoły. Praktycznie też mam bardzo, bardzo mało kartkówek i sprawdzianów w porównaniu do podstawówki, więc to, co robię po spaniu, że tak powiem, jest naprawdę różne. W tym dniu akurat musiałam nagrać współpracę, więc tak najszybko wam pokazałam. Oczywiście haul zakupowy już z tymi ubraniami jest na moim kanale, jest też na TikToku, jest też na Instagramie. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam was na moje social media, linki macie od razu w opisie. Następnie tutaj, tak jak widzicie, wzięłam sobie komputer. Niestety po prostu chwilę po zepsułam sobie ładowarkę i przez następne dni niestety nie mogłam z niego korzystać, ale tutaj sobie wszystko planowałam. Planuję też bardzo fajne filmy na grudzień. I to chyba wszystko, co robiłam wtedy. Następnie przeszłam do treningu. Jeżeli chodzi o trening, to oczywiście niezmiennie trenuję w setach od Carba Tree. Jest to marka, z którą współpracuję już naprawdę odkąd pamiętam i uwielbiam ich sety, czuję się w nich najlepiej, noszę je na treningi, noszę je na co dzień i naprawdę niczego bym nie zamieniła, bo są one przepiękne, przecudowne i przewygodne. Nie jest to w tym momencie żadna reklama, żaden materiał sponsorowany, po prostu z dobroci serca chcę wam je polecić, bo są naprawdę przegenialne. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, które robię, to są to naprawdę randomowe ćwiczenia z internetu. Bardzo wiele z was prosiło mnie, abym nagrała kiedyś swój trening. Pomyślimy, może faktycznie to zrobimy, jak będzie, to zobaczymy. Później przeszłam do wykonywania niby pracy domowej, ale tej pracy domowej nie robiłam, tylko stwierdziłam, że przepiszę sobie notatki. Ja mam naprawdę ambitne po prostu plany na notatki z przedmiotów zawodowych. Notatki po prostu przepisuję i staram się, aby one wyglądały naprawdę estetycznie. Mam w planach też nagrać dla was, po raz kolejny o tym wspomnę, ale mam w planach dla was nagrać study vloga i liczę na to, że będzie on fajny, liczę na to, że będziecie go chętnie oglądać, bo wydaje mi się, że mogę go naprawdę bardzo, bardzo ciekawie nakręcić. Tak jak mówiłam, ja zbytnio do tej szkoły się nie uczę praktycznie, nie tyle się nie uczę, ale na pewno nie uczę się tyle, ile w podstawówce. I w sumie to na tyle. Później pochillowałam sobie chwilę z moim pieskiem, po prostu rozczuliła mnie ta scena, więc stwierdziłam, że muszę wam ją nagrać. Później przechodzimy do już wieczornej pielęgnacji. W tym dniu testowałam aż 3 nowe kosmetyki do porannej, nie porannej, tylko wieczornej pielęgnacji. No i tak to mniej więcej wyglądało. To oczywiście sierota, która nie potrafi położyć prosto statywu, mimo że jestem na fotografii, ale to jest mało ważne, tak? Później robimy pielęgnację, oczywiście zmazuję makijaż. Jestem też w trakcie kuracji antybiotykowej. Staram się wyleczyć swoją cerę, więc mam nadzieję, że faktycznie ta minimalistyczna pielęgnacja wspomaga po prostu te leki. Nie wzięłam izoteku, stwierdziłam, że jeszcze nie chcę się tym truć. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli teraz po tych lekach mi to wszystko przejdzie, to będzie super. Jeżeli nie, no to będziemy dalej myśleć. Następnym krokiem w mojej pielęgnacji, już nie użyłam żadnego serum, żadnych po prostu
prostu olejków. Następnym krokiem jest najzwyklejszy krem. Jest on naprawdę strasznie nawilżający, a szczególnie w trakcie takiej kuracji antybiotykowej jest on idealny ze względu na to, że cera się naprawdę mocno wysusza. Następną rzeczą jest to taka maść, która była wtedy testowana i nałożyłam jej zdecydowanie za dużo. Ale chciałam Wam ją pokazać, ponieważ podobno jest bardzo fajna, jest to zamiennik, ponieważ ten, że tak powiem, oryginał jest bardzo ciężko dostępny, praktycznie w ogóle nie jest dostępny. A więc to praktycznie wszystko, co robię po południu. Oczywiście dni są różne, ale ja dziękuję Wam za to, że widzicie ze mną w tym akurat dniu. Buziaki, do zobaczenia za tydzień.